Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym klubie Informatyka Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, organizowanego wspólnie z polskim oddziałem ITB Computer Society. Głównie organizuje PTI, a Computer Society sobie robi freeride. Ale jesteśmy zaprzyjaźnieni i tylko raz po raz, kiedy staję przed lustrem jako prezes obu organizacji, muszę udzielić sobie nagany, że ITB Computer Society nie robi więcej i wtedy odpowiadam sobie, że przecież robię tylko twoimi rękami jako ten drugi. Także jest mnie czasami dwóch i to niestety widać. Ci, którzy dostają mnóstwo spamu ode mnie, wiedzą doskonale, że no, robię trochę dużo czasami. Proszę Państwa, jest nam strasznie miło i chcielibyśmy bardzo podziękować panu dziekanowi. Dziękuję bardzo. To jest nasz gospodarz. Bardzo dziękujemy. Zapraszam kolegów z Wojskowej Akademii Technicznej o wygłoszenie pierwszej prezentacji. Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję panu prezesowi za zaproszenie. Ja nazywam się Zbigniew Zieliński. Mój kolega Janusz Furtak i jesteśmy jeszcze wspierani przez siły specjalne, pan Jan Kudzikiewicz. Proszę Państwa, chcieliśmy trochę powiedzieć o problemach, z jakimi borykamy się, pracując w grupie natowskiej. W grupie natowskiej rozwiązujemy pewne problemy dotyczące wojskowych czy militarnych zastosowań rzeczy. I raczej będziemy mówić o problemach, bo rozwiązań jeszcze wielu nie mamy, chociaż pewne próby, pewne demonstracje, pewne badania są, no, możemy powiedzieć, obiecujące, chociaż trudno mówić jeszcze i wyrukować o wszystkim. Czyli o czym byśmy chcieli powiedzieć? Króciutko wprowadzenie. Przy okazji chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wygląda organizacja naukowa przy NATO. Jesteśmy krajem członkowskim. Być może Państwo nie słyszeliście jeszcze, tak? To może króciutko o tym powiemy, jak w tych grupach my się tam lokalizujemy, jak się odnajdujemy. A propos tajności, no nie musicie Państwo aż tego tak bardzo przestrzegać. Wszystkie informacje są NATO unclassified, więc można spokojnie o tym mówić. W naszym kraju, tak? Za granicą, kraju, który nie jest krajem członkowskim. Już nie bardzo. Także ten przywilej z przynależności do NATO jest ewidentny. A więc króciutko powiem o najbardziej istotnych scenariuszach zastosowań, takich, które w zasadzie z punktu widzenia przyszłego pola walki, przyszłych operacji, no pole walki, nie chciałbym tutaj wystraszyć Państwa, zwłaszcza pań, nie będziemy mówić tutaj o bitwach i wojnach, aczkolwiek pewne rzeczy tak postaram się przedstawić i powiem też o technologiach, które mają podwójne zastosowanie, więc nie tylko dla wojskowych i militarnych celów, ale także dla zastosowań cywilnych, dlatego że akurat przy okazji internetu rzeczy to jest taka technologia, która może nawet nie technologia, bo to trudno nazwać technologią, prawda? Jest to pewne nowe rozwiązanie, które integruje pewne technologie. I przy raczej bardziej początki tego powstały w cywilu, co jest zupełnie jakby nienaturalną koleją rzeczy, bo większość wynalazków powstała przy okazji badań nad rozwiązaniami dla wojskowych. Dlatego no tutaj wojskowi zwracają się w stronę właśnie możliwości aktualnej technologii cywilnych, rozwiązań w internecie rzeczy, chociaż tak jak naprawdę też chciałem powiedzieć, wojskowi też myśleli o pewnym takim rozwiązaniu powszechnej, takiej łączności, połączenia wszystkiego ze wszystkim gdzieś około prawie 20 lat wcześniej. Czyli krótko powiemy o, chcieliśmy też, ponieważ dzisiejszy wieczór to jest też taki, że mamy mówić o wojskowych, ale nie tylko, to my chcielibyśmy powiedzieć o wojskowych i czym się różnimy w tych zastosowaniach od tych cywilnych, jakie my mamy problemy w odniesieniu do tego, co jest ważniejsze dla nas, na przykład dla wojskowych zastosowań, niż w zastosowaniach cywilnych. Właściwie problem podstawowy dla nas to jest problem bezpieczeństwa, zaufania, na ile możemy ufać
uzyskiwanym danym z różnych urządzeń połączonych w internecie rzeczy. Jakie mechanizmy ewentualnie stosować tutaj, żeby to zaufanie zwiększyć. Ważne są rzeczy też niezawodnościowe, jest trochę o rozwiązaniach typu fault tolerant. I tu więcej szczegółów powiemy troszeczkę o aktualnych rozwiązaniach proponowanych nad właśnie poprawą zaufania w sieci nad budowaniem rozwiązań, które mają służyć potwierdzaniu tożsamości w sieci. Przepraszam bardzo. No dobrze, to jest slajd, który przedstawia możliwości wojskowych zastosowań. Taki obrazek całościowy w różnych obszarach. Grupa NATO-wska to jest Research Task Group, tak to się nazywa w jakiejś tam nomenklaturze. Zaraz będę chciał Państwu króciutko o niej powiedzieć. Czyli ta nasza grupa, jej działalność jest realizowana pod nazwą Military Application of Internet of Things, czyli wojskowe zastosowania. Obejmuje mniej więcej 26 osób, działa w tej grupie z różnych krajów, z różnych instytucji, organizacji. Tutaj macie Państwo wykaz tych instytucji, organizacji. Aktywnie włączyli się Amerykanie i bardzo sobie to cenimy, dlatego że oni tutaj właściwie pokazują, jakie są najnowsze trendy i jakie są przemyślenia wojskowych dotyczące zastosowań internetu rzeczy. Duży wkład też ma agencja NCIA, natowska agencja, która ma siedzibę w Hadze. Nauka w NATO. Tak? No, wojsko i NATO, a właściwie wojsko jako takie, natura wojska. Okazuje się, że NATO ma bardzo silną organizację, która nazywa się Science and Technology Organization, której początki to są lata 52, a których właśnie podwaliny założył ten gentleman, to był Theodor Kármán, który twierdził, że wszelkie zastosowania technologii bez ich zrozumienia przez wojskowych nie mają większego sensu. Cała ta organizacja podzielona jest na panele. My działamy w panelu Information System Technology. To jest taki panel, który zajmuje się kompleksowymi rozwiązaniami nad zintegrowanymi systemami dowodzenia. Czyli mamy tutaj problemy dowodzenia, wsparcia dowodzenia, komunikacji, łączności, zastosowania komputerów, a również rozpoznania i tak dalej. Wszystko to jest połączone. To jest taki schemat działania grup badawczych. My już jesteśmy po tym etapie. To jest pierwszy etap, to jest roczny. To jest taka grupa, która nazywa się, właśnie tworzy podwaliny pod poważniejszą działalność badawczą. My jesteśmy tutaj, właśnie w tej grupie, a poprzedziły to wszystko badania w takiej grupie eksploratoryjnej. No i mniej więcej w połowie działalności, właściwie w większości zidentyfikowaliśmy problemy, niektóre próbujemy rozwiązać. To wszystko jest inspirowane z jednej strony właśnie takim gwałtownym rozwojem internetu rzeczy. Państwo słyszeliście i wiecie i ciągle tutaj są podawane różne informacje, jest wiele szumu, jest ekscytacja, jest fantastyczne rzeczy. No, ile w tym nauki, ile prawdy, to trzeba troszeczkę zrównoważyć. Na pewno tak jest bardzo gwałtowny wzrost zainteresowania i już aplikacjami internetu rzeczy w niektórych obszarach. No, prognozy. Prognozy to jak zwykle prognozy. One mogą się spełnić bądź nie, ale Gartner na przykład prognozuje, że w roku 2021 w każdej godzinie tak, na świecie będzie podłączanych około 1 000 000 urządzeń internetu rzeczy. Czy to daje skalę. Co godzinę mamy 1 000 000 nowych urządzeń. Wszystko to jest możliwe dzięki właściwie połączeniu czterech takich kluczowych czynników. To jest pierwsze, to jest właśnie zmniejszenie kosztu wytwarzania i rozmiarów pojedynczych elementów, takich jak właśnie sensory, sterowniki, układy budowane, układy nagajników, układy połączeń, stosowane w łączności. Z drugiej strony wzrost jakby nasycenia różnymi środkami łączności, bezprzewodowej głównie, ale właściwie wszystko przed nami, proszę Państwa. To, co nam
oferować będzie technologia 5G, 5G, tak, to dopiero stoi przed nami. Szczególnie wzrost możliwości w zakresie zdolności mocy przetwarzania i pamięci, gromadzenia wielkich mas zbiorów danych. No i oczywiście nowe technologie, które obejmują big data, elementy analizy, uczenia maszynowego i tak dalej, to wszystko razem połączone, stwarza zupełnie nowe możliwości. Więc jako wojskowi otrzymaliśmy zadanie od organizacji STO, aby spróbować ocenić, na ile zastosowanie internetu rzeczy mogą być przydatne, w jakich elementach mogą przynieść ewidentne korzyści, a jakie wprowadzają zagrożenia, ewentualnie jak te zagrożenia można by rozwiązać. Czyli grupa jest właśnie ukierunkowana, raczej może spróbuję jeszcze cofnąć nas. To są nasze podstawowe cele, ale przede wszystkim to jest ocena ze względu na bezpieczeństwo, ale również ocena korzyści, ale z drugiej strony jesteśmy zorientowani na praktyczne elementy, czyli będziemy starać się i staramy się to robić, budować demonstratory takich możliwych zastosowań. Na temat może podstawowych pojęć nie chciałbym mówić. Różne definicje Państwo słyszeliście, co to jest internet rzeczy. W zasadzie jak my to rozumiemy, dla nas co jest najważniejsze? No, my pojmujemy różnego rodzaju rzeczy, przedmioty, obiekty o wojskowym znaczeniu przede wszystkim, czyli mówimy o military things. Tutaj może być każdy element wyposażenia, czy żołnierza, czy sprzętu bojowego, cokolwiek byśmy nie wzięli, który może być podłączony do sieci i może działać jako sensor albo aktuator, czy jako układ wykonawczy. To wszystko podłączone jest do informacyjnej struktury. Tak rozumiemy te rzeczy i tak po prostu rozważamy internet rzeczy. Przy czym podstawową cechą tego wszystkiego, co staramy się połączyć, tak, jest to, że te rzeczy, obiekty, przedmioty są zdolne do bezpośredniej komunikacji i identyfikacji kontekstowych stanów i możliwości podejmowania kontekstowych decyzji. To jest z punktu widzenia internetu rzeczy chyba najistotniejsze. No tak by wyglądało środowisko tych militarnych zastosowań internetu rzeczy. Proszę Państwa, w cywilu mamy różnego rodzaju układy, urządzenia, to wszystko, co nazywa się koc, tak? Wszystko dostępne na półkach. Mnóstwo różnych wytwórców produkuje układy do zastosowań wbudowanych, które można zastosować w domu, można wyposażać środki bezprzewodowe łączności. Natomiast jeśli chodzi o wojsko, to właściwie na dzisiaj tak do końca jeszcze nie wiadomo, jak będzie wyglądać to przyszłe zastosowanie internetu rzeczy. Na pewno jest to koncepcja, która, jak powiedziałem wcześniej, zrodziła się jeszcze w końcu lat 90. Wtedy mówiło się tak zwanej siecią centryczności, czyli wszystko, co można połączyć, tak, co może mieć układy łączności bezprzewodowej, łączymy do wspólnej militarnej wojskowej infrastruktury. Czyli to mogą być różnego rodzaju sensory, zacznijmy od żołnierza, który wykonuje jakąś operację. Tak? To mogą być elementy wbudowywane w jego hełmie, na jego ciele, w mundurowaniu, prawda, w jego uzbrojeniu, wyposażeniu, czyli wszystko to wyposażone dodatkowo w sensory RFID, dają możliwości odczytu aktualnego stanu jego zdrowia, stanu psychomotorycznego, stanu zaopatrzenia i tak dalej. Jeśli żołnierz zaczyna strzelać, zużywa amunicję, to na bieżąco ten stan gdzieś tam jest aktualizowany i w pewnym momencie wiadomo, czy na najbliższy okres nie potrzeba już zrealizować kolejne dostawy dla określonego oddziału czy pododdziału. To samo dotyczy oczywiście sprzętu bojowego, możliwości oceny stanu tego sprzętu. Wojskowi używają całą masę różnych sensorów, obiektów, układów bezzałogowych. To jest też mnóstwo, ostatnio modne. Drony, tak, różnego rodzaju, różnych rozmiarów, czyli tak zwane roje dronów i tak dalej. To wszystko może być razem podłączone i wszystko może działać w jednym środowisku. Problemem jest oczywiście to, że to trzeba podłączyć do infrastruktury wojskowej.
jak za chwilę będziemy starać się Państwa przekonać, to nie jest to samo, co podłączyć do szerokopasmowego internetu. Sieci taktyczne, tak, mają określone przepustowości. Środki łączności mają określoną szybkość działania, określoną pasmo przenoszenia. Dość ograniczone. Z tego wynikało kilka takich na pewno bardzo istotnych zastosowań, które już bezpośrednio niejako można przenieść z zastosowań cywilnych. No na pewno logistyka, tak? W logistyce, w transporcie, internet, w zasadzie już są gotowe rozwiązania do kontroli przesyłania elementów ładunków, kontroli miejsca, położenia itd. To samo można by wprowadzić w przypadku wojska, dostaw dla wojska i to na różnych poziomach, na różnych szczeblach. Na pewno oczywiście no, możliwości monitorowania i budowania czegoś, co nazywamy tak zwaną świadomością sytuacyjną na polu walki. I to, co właśnie tutaj zaczyna odgrywać chyba największą rolę, to znaczy skoro w zastosowaniach cywilnych pojawiają się inteligentne miasta, to znaczy, że w przyszłości pojawiają się ośrodki, tak, które są nasycone inteligentną infrastrukturą i w takich ośrodkach też najprawdopodobniej mogą i będą realizowane jakieś działania. No, to może być w skrajnym przypadku jakaś operacja wojskowa. I przy takim nasyceniu powstaje pytanie, czy jeżeli wojsko wkracza do takiego obszaru, to jak i w jaki sposób może skorzystać z tej gotowej infrastruktury, tak? Na ile jej może zaufać i w jaki sposób pozyskać te dane. To są nowe problemy, których no, do tej pory nie było. No, podobnie można powiedzieć tak, a jak wchodzi na obszar agrarny, gdzie jest masa różnego rodzaju sensorów, które badają zanieczyszczenie, wilgość, temperaturę i jeszcze jakieś aktuatory. Czy można by wykorzystać to do jakiegoś oddziaływania na przeciwnika? Pewnie tak. Z tego rysują się takie scenariusze, które my staraliśmy się już bardziej szczegółowo opracować, zdefiniować dla takich zastosowań architekturę. Więc pierwsze to jest właśnie coś, co byśmy nazwali budowaniem świadomości sytuacyjnej na takim taktycznym polu walki. Amerykanie nazywają to Internet of Battlefield, czyli internet pola walki bezpośrednio, gdzie właśnie zbierane są na bieżąco, na szczeblu taktycznym informacje od pojedynczych sensorów wyposażenia pojedynczego żołnierza, wozu bojowego, różnych dodatkowych sensorów montowanych na obiektach latających, bezzałogowców itd. Drugie zastosowanie, logistyka, a więc dostawy, tak? Wiemy, jakie jest zużycie materiałów, na bieżąco prawie można z dużą dokładnością ocenić, jakie jest zapotrzebowanie w najbliższym czasie, a zatem można gdzieś planować dostawy i w określone miejsce zaopatrywać poszczególne operacje, oddziały biorące udział w operacjach wojskowych. Medyczne zastosowanie, tak? Medyczne, kontrola zdrowia, życia żołnierzy na polu walki. Jeżeli żołnierz ma sensory monitorujące jego stan życiowy, aktywności, tak? Czyli wiemy, możemy zobaczyć, jak jest jego tętno, jak często oddycha, jakie ma ciśnienie, tak? No można jeszcze inne elementy, inne sensory wyobrazić sobie, na przykład łącznie z EEG, tak? Na hełmie i tak dalej. To wszystko razem może dawać obraz stanu takiego zdrowotnego, psychomotorycznego żołnierza. Jeżeli wiemy, że były jakieś operacje, że gdzieś tam zanotowano jakiś wybuch, co może być wykryte przez odpowiednie sensory akustyczne, prawda, to w takim obszarze można zwiększyć jakby, no, samą kontrolę tego stanu zdrowia i w sytuacji szczególnej nawet w takie miejsce wysłać dron bądź grupę dronów, które w przypadku braku komunikacji mogą odczytać te życiowe parametry żołnierzy i w razie potrzeby wysłać tam odpowiednie służby, odpowiednią pomoc medyczną. Druga sytuacja, to się zdarza bardzo rzadko, ale proszę Państwa, przypomnijcie sobie masową strzelaninę właśnie w Las Vegas, tak? Kiedy masowo w czasie bardzo krótkiego czasu było mnóstwo rannych ludzi. Czyli to się nazywa combat triage, czyli takie właśnie kwalifikowanie do obsługi medycznej. Kto pierwszy umrze, a kto potem następny? Jeżeli ta śmierć ma nastąpić w ciągu kilku godzin bądź kilkunastu minut, to jest istotne, komu pierwszemu udzielimy pomocy. Jeśli taką informację na skutek monitorowania, taką klasyfikację możemy
przeprowadzić. To na pewno, tak, straty na polu walki mogą być znacznie mniejsze. Różnego rodzaju wsparcie, no czyli mówimy o inteligentnych miastach, a my wojskowi myślimy o inteligentnych bazach, czyli smart base. Czyli podobne rozwiązania, tak, tylko że w jednostce wojskowej, tak mówiąc po polsku. Jeżeli patrol wychodzi z takiej bazy, no, zwłaszcza na terenie wrogim, no takie bazy mamy na przykład w Afganistanie, to mieliśmy ileś tam wypadków, przypadków, gdzie tam podkładali minę, tak, wysadzali, mieliśmy ofiary śmiertelne. Można sobie wyobrazić, że taki patrol jest albo pieszy, albo w pojazdach. Dodatkowo jeszcze szereg obiektów bezzałogowych, wyposażonych w dodatkowe sensory, kamery, no, różnego rodzaju wykrywające zagrożenia mogą towarzyszyć takiemu patrolowi. No i wreszcie cały świat dotyczący statków pływających, czyli ochrona pojedynczych statków, dużych okrętów wojennych, to jest jeden problem, i ochrona całego wybrzeża. I tutaj jest mnóstwo różnego rodzaju rozwiązań. U nas w Polsce, no jak do tej pory, to dość słabo to się rozwija, ale w NATO jest specjalny ośrodek, to też nie jest tajemnica, La Spezia w Włoszech, nazywa się CMRI, tam prowadzą badania nad właśnie zastosowaniem szczególnie tutaj takich autonomicznych, podwodnych jednostek pływających, które ze sobą się komunikują i monitorują stan albo całego portu, tak, albo okolic okrętu, albo wyznaczonego obszaru, ogólnie rzecz biorąc. No dobrze, to są takie zastosowania. Teraz co z tego udało nam się w jakiś sposób już zweryfikować? W pewnym sensie spróbowaliśmy właśnie zrealizować taką demonstrację, która ilustrowałaby wsparcie operacji militarnych w inteligentnych środowiskach, w inteligentnych miastach. I zrobiliśmy to w Finlandii, no bo tam więcej jest możliwości, jeśli chodzi o Smart City. Tam spróbowaliśmy podłączyć się do istniejących sieci Fińskiej Agencji Transportowej. No i całą architekturę tego właśnie demonstratora Państwo tutaj widzicie. Wykorzystano do tego również specjalny taki middleware, czyli wyposażenie bojowych smartfonów stosowane w armii amerykańskiej. Taki system nazywa się ATAC. I w oparciu o ten system i specjalną taką bramę, która pozwoliła na ściągnięcie informacji z istniejącej sieci, uzyskaliśmy zobrazowanie informacji na terenie samych Helsinek. No, zadanie było takie, żeby zaplanować trasę przejazdu, tak możliwie najszybszą, określonego konwoju, tak z określonego miejsca docelowego. A więc przedstawiliśmy z kamer, prawda, stan, zajętość danej drogi, tak, no możliwości, ponieważ tam są monitorowane również parametry pogodowe, więc również, czyli jakie temperatury, jaka wilgotność, stan nawierzchni i tak dalej, to wszystko było możliwe. Dodatkowo jeszcze tutaj ten pokaz wzbogaciliśmy o pewne elementy własnych sensorów, które dostarczały informacje i były integrowane na poziomie tego middleware'u, tego systemu ATAC. Czyli no, to oczywiście pierwsza próba i właśnie w tym kierunku chcemy pójść, żeby budować taką demonstrację, która pokaże i będzie działać w oparciu o tę architekturę. Ta architektura tutaj wykorzystuje specjalne oprogramowanie, które również też tutaj jest pewnym pomysłem zbudowanym w oparciu o pomysł amerykański, to jest Army Research Laboratory i metoda tutaj dość ciekawa, mianowicie kontekstowo zależne dostarczanie informacji do żołnierzy. Proszę Państwa, Amerykanie stwierdzili, że skoro masa informacji ma być dostarczana takiemu żołnierzowi, który bierze udział w operacji, to jest istotne, jaki jest kontekst tego żołnierza, jak on się aktualnie, z jakiej sytuacją się znajduje. Czy jest w jakimś stresie, tak? Czy jest w pozycji spokojnie siedzącej i może coś przeczytać, czy biegnie, tak? I powinien uzyskać jakąś alarmową informację przekazaną głosem. To wszystko jest przekazywane w oparciu o tą metodę SPF, tak? To się nazywa SIF, Process and Filter, czyli filtrowanie na tym poziomie
różnego rodzaju informacji i priorytetowanie, kontekstowo zależne. To już jest element taki, można powiedzieć, trochę zaawansowany. No tutaj oczywiście też jest, są problemy takie, które pozwalają na zbieranie informacji z różnych źródeł i przedstawianie tej informacji w pojeździe dowódcy. Są problemy takie, że można używać tutaj różnych sensorów i wtedy jest problem, jak integrować te informacje, a jak integrować to jeszcze na poziomie wyższym, a więc no, trzeba wprowadzać jakieś metadane, prawda, i semantycznie dokonywać jakiejś syntezy tych danych. My stosujemy tutaj rozwiązanie NATO-owskie, które polega na wykorzystaniu architektury takiej bramy, no i danych definiowanych, metadanych definiowanych na poziomie tej bramy. To w zasadzie już było. No pewne elementy, współpracują z nami jeszcze firmy, które, mamy 6 firm uczestniczących z różnych państw, które w zasadzie jakby tutaj spróbują wpasować swoje rozwiązanie. Jedna z firm włoska, firma IDS, która tutaj daje nam taką możliwość kierunkowej modulacji, takiej właśnie szyfrowania w pewnym obszarze. Czyli można poprzez takie fizyczne, czyli szyfrowanie na poziomie sygnału fizycznego, można wyłączyć, odciąć pewien obszar, a więc można zapewnić sobie, że gdy w jakimś obszarze mamy jakieś podejrzane działania, podejrzane sensory, to można je całkowicie wyłączyć na pewien czas. Tak, tutaj oczywiście to też jest w demonstracji było wykorzystywane możliwości no, przedstawienia w trybie symulacyjnym, ponieważ no, pokaz realizowany w trybie rzeczywistym no, wymagałby udziału jakiegoś plutonu co najmniej, czy drużyny żołnierzy, więc próbujemy budować symulatory, które integrują te informacje i pokazują możliwości integracji informacji zbieranych z żołnierzy na podstawie właśnie samej symulacji. No dobrze, to teraz spróbujmy troszeczkę zestawić, tak? Cywilne i wojskowe zastosowania, czym się różnimy. Chciałbym zwrócić uwagę na pierwsze możliwości połączeń, tak? Przede wszystkim w sieciach wojskowych i w sieciach cywilnych. No, najczęściej mamy stałe połączenia o dużym paśmie przenoszenia, prawda? Zastosowania cywilnych, nawet w domu, jak w wojsku. No, mamy różnego rodzaju środki łączności, na poziomie taktycznym są to środki o niezbyt dużej przepustowości, także tu jest ograniczona przepustowość, no i zawodność, tak, istotne jest, że to są środki dość zawodne. Problem podstawowy to jest bezpieczeństwo, oczywiście, tak, jeśli nasz przeciwnik potrafi przechwycić dane, to oczywiście wie, co my robimy, ale jeśli przechwyci nasze środki bojowe albo system sterowania rakietami, prawda, no to znaczy, że może użyć rakiet przeciwko nam. To są elementy, które troszeczkę można powiedzieć są takie, no rzeczywiście, czy takie zdarzenie jest prawdopodobne. Nie można lekceważyć przeciwnika, o tym świadczą wydarzenia w Afganistanie, gdzie właśnie grupa talibów przechwyciła drona amerykańskiego. Po prostu przechwycili komunikację i komunikacja nie była zabezpieczona. Więc sprowadzili tego drona do siebie. Także to jest sprawa lekceważenia. Nie można lekceważyć, trzeba zakładać, że przeciwnik jest w pełni kwalifikowany, wysoko kwalifikowany. W zastosowaniach cywilnych no, większość że tak powiem, całego szumu to jest prywatność, chronić trzeba prywatność. Oczywiście, ważne. Dla wojska prywatność żołnierza nie ma, dla dowódcy nie ma większego znaczenia. Natomiast znacznie ważniejsze jest, że tam są różnego rodzaju, po różnej ważności informacja, różnie klasyfikowane. Że to bezpieczeństwo trzeba zapewniać na różnych poziomach. To są problemy podstawowe. Mówiłem do tej pory o samych zastosowaniach wojskowych, ale staram się myśleć też o technologiach podwójnego zastosowania. Czyli w jakich sytuacjach można by wyobrazić sobie, że to wszystko, co ewentualnie rozbudowujemy, może mieć zastosowanie no, w takim może nieco jednym życiu, ale do zastosowania jak najbardziej cywilnych. W sytuacjach pewnych stanów katastrof, ataków terrorystycznych o zasięgu masowym. Czyli jeżeli będzie trzęsienie ziemi, jeśli będzie silny huragan na jakimś obszarze,
i to będzie Smart City, to tam trzeba udzielać pomocy pewnym osobom, które pozostały jeszcze na tym terenie. Czy na przykład pożary masowe. Tak? W związku z tym mamy do czynienia z dwoma jakby światami. Z jednej strony istniejąca infrastruktura Smart City, czyli tego obszaru, a z drugiej strony to, co instalujemy i wprowadzamy własnego. Teraz jest problem taki, że no, podstawowe zadanie to jest uzyskanie aktualnego obrazu sytuacji. Czyli jaka jest sytuacja tak naprawdę? Co się dzieje? Czy gdzieś są ludzie? Czy gdzieś są skażenia? Tak? To jest to, co nawet nazywamy, wojskowi na to mówią, situational awareness, taka świadomość sytuacyjna. Bo to jest niezwykle ważne po to, żeby podjąć dalsze działania, dalsze kroki. Więc jak najbardziej to wszystko daje takie możliwości. Może to, ten przegląd technologii cywilnych, to już pominę, dlatego że tutaj w zasadzie w większości rzeczy już powiedziałem i patrzę na zegarek, tak zaczynamy wyczerpywać czas, a jeszcze chciałbym przekazać głos koledze. Proszę Państwa, to może tak w zakresie bezpieczeństwa. Głównym problemem staje się właśnie realizacja rozwiązań, które umożliwiają bezpieczne wykorzystanie zasobów, bo z jednej strony chcielibyśmy wykorzystywać komercyjne urządzenia IT i te dostępne właśnie spółki, cywilne rozwiązania, dlatego że wojsko ma dzisiaj dość specyficzne podejście też. Z jednej strony właśnie coraz częściej mówimy o technologiach podwójnego zastosowania, ale też no, rządzi tym wszystkim ekonomia. Na taką skalę, na taką masową produkcję, budowanie wojskowych sensorów, które muszą przechodzić jakieś specjalne badania, tak, to jest w zasadzie bardzo trudne i bardzo kosztowne, więc wojsko myśli o tym, żeby część sensorów, część urządzeń, tak, wziąć z zastosowań cywilnych. Stąd właśnie jest ten problem. Jak użyć tych cywilnych urządzeń, w co je wyposażyć, jakie dodatkowe środki zrealizować, żeby można było mówić o bezpiecznym użyciu tych urządzeń. Czyli jednym z głównych problemów właśnie będzie również zarządzanie zaufaniem. No mamy problemy architektoniczne, tylko jedno zdanie na temat samego problemu architektonicznego. Z tego porównania, które podstawiłem, takie cywilne podejście, że tak powiem, przepraszam, cywilne, troszeczkę naiwne, że zbieramy dane ze wszystkich sensorów, przesyłamy gdzieś tam dalej, aż do chmury, a w chmurze mamy algorytmy, big data, mamy analizę, przetwarzamy, odkrywamy zależności i tak dalej. Dla wojskowych systemów nie może mieć to zastosowanie z kilku powodów, a dwa są podstawowe. Pierwsze, czas, czyli real-time response, a więc odpowiedź w czasie ograniczonym, a po drugie, przeciążenie sieci. A mówiłem, że przecież środki łączności szczebla taktycznego są dość ograniczone. No więc tutaj trzeba stosować różnego rodzaju. No problem w ogóle na dzisiaj mamy, jak opisać tę całą strukturę sieci, bo znów jest mnóstwo różnego rodzaju urządzeń. Chciałbym zwrócić Państwa, jeśli nie spotkaliście się z takim dokumentem, to jest NIST-R, tak, gdzie właśnie próba zdefiniowania pewnych standardowych elementów, które opisują, czy służą do definiowania struktury internetu rzeczy. Czyli no, z jakich podstawowych elementów można zbudować cały internet rzeczy. Tu mamy w zasadzie elementy, o których mówiłem i ja chciałbym już szybciutko przejść do problemów bezpieczeństwa, czyli zarządzania tożsamością, zastosowania też specjalnych rozwiązań, to jest właśnie mówiłem, że ze względu na wielopoziomowość trzeba chronić jednostki danych na różnych poziomach i różne dane mogą mieć jakby różny stopień ochrony, więc mówimy o takim object level protection, czyli ochrona na poziomie oddzielnych obiektów, gdzie każdy obiekt danych jest wyposażony w metadane i te na poziomie tych właśnie metadanych określamy, jaki jest poziom ochrony zawartych w tym obiekcie danych. Więc to jest rozwiązanie, które zostało wprowadzone w NATO i to już działa. Jeszcze jeden element, który służy do właśnie wzbogacania zaufania, bo w sytuacji takiej, kiedy oddział znalazłby się bez środków łączności, bez komunikacji z centrum, to ważne jest, jak ocenia się całe jego otoczenie, czyli czy wszystkie węzły, które uczestniczą w lokalnej komunikacji, zasługują na pełne zaufanie. Bo jeśli nie mamy możliwości potwierdzenia gdzieś z centrum, tak? Centrum, no nawet jeśli to będzie to centrum jakieś rozproszone, ale zostały odcięte pewne środki łączności.
to tutaj jest propozycja też taka, żeby w trakcie funkcjonowania wszystkich tych obiektów, urządzeń, każdy monitorował sąsiednie, tak żeby mniej więcej określać, jakie jest to zaufanie, jakie są działania całej sieci. I poprzez pewną klasyfikację każdy z wędrów jako prowadzi obserwację swojego najbliższego otoczenia i może klasyfikować te sąsiednie węzły, czy jest to węzeł godny zaufania, podejrzany, tak, czy w ogóle jest na zachowania wrogie. Są to dodatkowe rzeczy, które tutaj muszą mieć zastosowanie. No i ostatni element, tolerowanie uszkodzeń. Oczywiście na poziomie pojedynczych sensorów nie za bardzo to musi mieć wielki sens, chociaż mogą być pewne układy wykonawcze, gdzie istotne jest niezawodność działania, ale na poziomie pewnych grup sensorów jest to bardzo istotne, żeby informacje uzyskiwane przez te grupy były pewne. I jednym z elementów to jest właśnie przekonanie o tym, że one są w stanie funkcjonalnej zdatności, tak powiedzieć. Tak? Jak to określić? Trudno to określić centralnie, ale one wzajemnie też mogą się sprawdzać, mogą się testować. I tutaj proponujemy różnego rodzaju metody diagnostyki systemowej po to, żeby określać stan tych wszystkich urządzeń. No, to w zasadzie tyle. Chciałbym teraz oddać głos Januszowi. Spróbuję kontynuować, nie będę tak długo mówił, Zbyszek. Przepraszam, jeśli przedłużyłem. Tak, zjadamy czas Marcina. Znaczy, ja mam dziwne przeczucie, że ja dzisiaj nie wystąpię, spokojnie, a ja następnym razem. Nie, prezentację mam, to nie jest studenckie. Ja się cieszę, że mam prezentację przygotowaną. Znaczy, optymizm Marcina był duży, że my całą godzinę zajmiemy, mieliśmy mniej optymizmu, jednak Marcin miał rację. Proszę Państwa, ja chciałem się zająć właściwie bezpieczeństwem, elementami i bardziej implementacją, jak to robić, jakie są nasze pomysły. I teraz tutaj wyświetliłem na slajdzie takie podstawowe prawdy, które my znamy. Że wiemy, że kryptografia istnieje, symetryczna, niesymetryczna, to jest dostępne w rozwiązaniach informatycznych. Protokoły służące do tego też istnieją. Istnieją mechanizmy, czyli w zasadzie można zadać pytanie, to gdzie jest problem? Więc problem na czym polega? Sensory, które są używane, zwykle mają małe zasoby. Myślę tu o mocy obliczeniowej, o pamięci, o baterii. Bateria tutaj jest, czyli ten źródło zasilania, bardzo krytycznym elementem, bo ono się zużywa. I teraz, jeżeli chcemy na przykład zwiększyć zasięg, to mamy energię. Jak chcemy zwiększyć moc obliczeniową, mamy energię. Teraz, żeby to wszystko pogodzić, musimy znaleźć jakiś kompromis. Kolejna sprawa jest taka, że sensory wykorzystują zwykle połączenia bezprzewodowe. Wiemy, jak to wygląda. Problem jest zasięgu, zakłóceń, wszelkich rzeczy. Mając na uwadze zastosowania wojskowe, na nasze sieci może tu wpływać jakieś oddziaływanie wrogie w tym względzie. Kolejna sprawa, która jest też bardzo istotna, jak wysyłamy klucze, to one są długie. Te struktury danych są dosyć długie, a na przykład w rozwiązaniach takich małych połączeń mamy ramkę 120 parę bitów. I tu pojawia się problem, jak to wszystko tam poskładać, żeby to się udało. Kolejna sprawa to jest taka, że sensory są małe, gdzieś zwykle porozrzucane i one są łakomym kąskiem dla wszelkich osób, które niekoniecznie nam dobrze życzą. Efekt jest jaki? Ktoś może bardzo łatwo do tego wejść, zmanipulować to i wtedy, gdy sobie wyobrazimy zastosowania wojskowe, może się okazać, że my wierzymy, że jest taka temperatura, że jest taka wilgotność, że tyle żołnierzy mamy w jakimś tam stanie, a to wszystko jest nieprawdą, bo ktoś nam tutaj podgrywa sytuację. W związku z tym, patrząc na te elementy i na te możliwości, jakie są w informacji znane, musimy znaleźć jakiś kompromis, który dałby odpowiedź na to i dał możliwość zastosowania tych rozwiązań cywilu i wojsku. Są znane rozwiązania. Dzisiaj w zasadzie do użycia wchodzi protokół IPv6, w którym istotny problem z punktu widzenia tych małych rozwiązań jest to, że długość adresu, jak wiemy, jest trochę większa jak w IPv4, nie 4, a 16 bajtów. Jak weźmiemy ramkę, musi być adres nadawcy, odbiorcy, to już jest 32. Jak dołożymy jeszcze nagłówki innych protokołów, żeby to się udało, to się okaże, że nam ramki braknie. Wymyślono takie rozwiązanie SixRowPAN, które w bardzo chytry sposób daje możliwość bezpośredniej adresacji takich małych węzłów. I tutaj jest poddany nagłówek, gdzie się to się robi. Nie będę o tym opowiadał w tej chwili, ale istotna sprawa jest jaka. Co by nie robić,
istnieje potrzeba zabezpieczenia zawartości tych ramek, żeby ktoś nam nie przechwycił. Jest tutaj możliwość, tu jest taki jeden moment, tu się podaje klucz, identyfikator klucza, gdzie on jest. Czyli trzeba go gdzieś mieć, gdzieś go przechowywać i problem się pojawia, skąd go wziąć, jak go bezpiecznie przekazać w momencie, kiedy mamy małe ramki, małe zasięgi, te wszystkie problemy, jakie występują. Oczywiście rozwiązań jest ileś. My spróbowaliśmy oprzeć nasze rozumowanie i nasze zabezpieczenia na takim module, który nazywa się Trusted Platform Module. On został opracowany gdzie na początku wieku, specyfikacje były. One są do dzisiaj. Co jest ciekawego, do pierwszych 10 lat naszego wieku były intensywne prace nad tym, a teraz jest cisza. I teraz to jest dla mnie zaskakujące. Coś się dzieje na pewno. Rozwiązanie jest bardzo dobre. W mojej ocenie my próbujemy zmierzyć się z tym rozwiązaniem. Zaproponowaliśmy taką bezpieczną i odporną na awarię sieć po to, żeby pogodzić te rzeczy bezpieczeństwa razem z tym zwiększeniem zaufania z punktu widzenia zdatności elementów tej sieci. I tutaj przyjmujemy, że nasza sieć się będzie składała z iluś klastrów i taki jeden klaster będzie w tym, czym się będziemy zajmować. W takim jednym klastrze będzie występowało ileś obiektów. Każdy z tych obiektów ma pewną liczbę sensorów. Przykładem takiego zastosowania wojskowego, takiego obiektu, to jest taki żołnierz. Czyli taki jeden obiekt, który tutaj jest pokazany, to jest żołnierz, który ma na sobie wszelkie tam elementy. Jako przykład możemy tu podać takie czynniki zewnętrzne z środowiska, typu temperatura powietrza, ale też jego dane takie życiowe do sprawdzania. I teraz całość będziemy rozpatrywali właśnie w takim klastrze. Jakie są właściwości każdego obiektu? Komunikuje się, obiekty między sobą komunikują się poprzez łącze bezprzewodowe. Czyli tu jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Bardzo często, jak się mówi o internecie rzeczy, jak się chce wykorzystać możliwości smart city, jakieś inne takie rzeczy, które istnieją, to chciałem zwrócić uwagę wszystkim na to. Jak jest wojna, nie ma tej infrastruktury. A łączność jest potrzebna. Bo ktoś może zadać pytanie, czy wojska nie stać na dobre łącza, lepsze były cywilne. Być może tak, ale one są stałe, wybudowane, one istnieją. W momencie, jak jest zawierucha wojenna, można przecież nie ma nic. To trzeba wszystko robić na prędce. To musi być pewne przede wszystkim. Czyli gorsza jakość, ale za to pewne. I tutaj mamy tego typu problemy. Mamy zwykle wtedy, jak jest wojskowa łączność, nie ma stałej infrastruktury, czyli łączność jest bezprzewodowa. To jest właściwie innych rozwiązań nie ma. Taki jeden węzeł, który tutaj jest, wstępnie przetwarza te wszystkie dane, które uzyskuje od sensorów. Każdy węzeł potrafi komunikować się z drugim klastrem. Oczywiście tu jest pokazany jeden, bo on pełni rolę gatewaya w tej chwili, ale każdy inny z punktu widzenia tego port tolerance może przejąć jego rolę. Oczywiście, żeby sprawdzić, czy wszystkie węzły są sprawne, to można tutaj uruchomić procedury tej diagnostyki systemowej, żeby każdy wzajemnie się oceniał, czy tenże węzeł jest wart, żeby pełnił tą rolę, czy nie. No i bardzo ważna sprawa jest, wewnątrz tej domeny cała transmisja jest szyfrowana. Czyli wszystko jest przykryte przed przeciwnikiem. Natomiast istotną sprawą jeszcze tutaj są inne rzeczy, właśnie dystrybucja kluczy. Bo tu jest to bardzo duży problem. W takim klaszcze wyznaczone są dwie domeny. Jedna nazwana tutaj jako security domain. W tej domenie są zawarte wszystkie elementy związane z dystrybucją kluczy i uwierzytelnianiem węzłów. Natomiast jest druga domena, która służy do przekazywania danych. Te domeny są oddzielnie pokazane tutaj, ale one wypełniają, czyli wszystkie węzły klastra należą do obu domen równocześnie, przy czym w każdej domenie węzły pełnią różną rolę. Jakie tu elementy i co tutaj jest, ja może sobie daruję w tej chwili, że ktoś będzie ciekaw, to ja z miłą chęcią to wszystko opowiem. Ważna sprawa jest, że w domenie security domain jest jeden węzeł, który jest autorytetem dla domeny, jeżeli chodzi o uwierzytelnianie, o klucze, o dystrybucję, o te wszystkie rzeczy. Natomiast w drugiej domenie jest jeden węzeł gateway, który zadanie ma pozbierać dane z całej domeny i przesłać je do drugiej, względnie do otoczenia. Wstępnie już powiedziałem, że każdy element domeny jest wyposażony w moduł Trusted Platform Module. Tu jest struktura takiego jednego węzła, to jest to, co mamy tutaj
zaimplementowane. Jak ktoś będzie chciał w czasie przerwy, można obejrzeć, jak to jest zrobione. Więc tutaj podstawowym elementem jest płytka Arduino, do tego interfejs bezprzewodowy, to jest XD, przez interfejs I2C współpracuje z InterPM, no a sensory to według potrzeb można tutaj tego podłączać. I teraz struktura pamięci, to co taki jeden sensor pamięta, jest następująca. Jeden element to jest pamięć, którą oferuje nam ten zaufany element TPM. To jest pamięć nieulotna. Jeszcze parę słów powiem za chwilę o TPM-ie, to może sobie teraz już to daruję. Tu są przechowywane najważniejsze klucze, które są wykorzystywane do organizowania całej domeny. W szczególności jest tutaj klucz notki, który służy do zabezpieczenia danych, które są przechowywane w pamięci EEPROM układu Arduino. I co tą sprawą jest, żeby te dane tutaj były aktualne w całym procesie życia tego węzła. Teraz co to jest ten moduł TPM? Jest to bardzo mały chip, rozmiar ma nie więcej centymetr na dwa mniej więcej. Wewnątrz jest magistrala, do której są podłączone różne elementy sprzętowe. Jest tam koprocesor kryptograficzny, są tam narzędzia do generowania skrótów HMAC, do generowania skrótów SHA, tam jest generator liczb losowych, generator kluczy symetrycznych, generator kluczy niesymetrycznych. No i jeszcze bardzo istotny element jest narzędzie do wykrywania mocy i czy było włączone zasilanie. Ważne jest, że ten moduł jest wyposażony jeszcze w takie rejestry PCR, to jest Platform Control Register, nie pamiętam dokładnie nazwy, które mogą być wykorzystane do tego, żeby sam moduł sam z siebie mógł sprawdzić, czy węzeł, który pracuje, nie został przez kogoś naruszony. Czyli można cyklicznie w różny sposób wykrywać te wszystkie rzeczy. Jeżeli jest jakieś naruszenie, to oczywiście taki węzeł jest w stanie poinformować przede wszystkim swojego zwierzchnika w jakiś sposób, albo wręcz, że tak powiem, w cudzysłowie wybuchnąć się, czy zniszczyć samego siebie, po to, żeby nie udostępnić tych danych. Przykładem implementacji takiego TPM-a to jest taki crypto shift, który pasuje do układu Arduino. Tutaj to, co dotyczy TPM-a, przepraszam, przystanę z tej strony, bo TPM to jest tutaj ten element. Tutaj dodatkowo są urządzenia sprzętowe wspomagające szyfrowanie i jest taki crypto memory, które jest bardzo wygodne, bo musimy przy konfiguracji tylko podać klucze, jakie są używane i później zachowywanie danych w sposób bezpieczny jest bardzo proste. No, z czego się składa taki element, to tutaj widać. Tu jest obrazek jego poprzedniej wersji tego sensora. Wewnątrz Boolu pokazywałem tą domenę. Tutaj Zbyszek o tym nie wspominał, pokazanie scenariusze, bo zostawił mi czas. To jest akurat stanowisko, które było używane. Jest tutaj 5 sensorów. Ktoś powie, no to powinny być sensory mobilne. No to była jeszcze wersja taka demonstracyjna, została przykręcona do płyty po to, żeby w samolocie dało się to przewieźć. W ogóle się obawiałem, czy nie zaresztułem, jak zobaczą tyle kabli, które są trudne, ale udało się. W obu kierunkach udało się to przewieźć. Proszę Państwa, to tyle, jeżeli chodzi o zastosowania tej domeny sensorów, która jest budowana w oparciu o układ Arduino. Tutaj dwa słowa chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że tutaj właśnie Janek, który siedzi, jest współautorem takich rozwiązań, które próbuje przy pomocy systemu operacyjnego Kontiki OS i emulatora Kudza zbudować narzędzie do tego, żeby można było testować diagnostykę systemową. Tutaj, jeżeli nam się uda połączyć właśnie te rozwiązania z tymi rozwiązaniami domeny, wtedy uzyskamy tą sieć, która jest bezpieczna i równocześnie odporna na błędy. Właściwie tyle, co chciałem powiedzieć. Wnioski, Zbyszek? No nie wiem, teraz czas zajęć dużo. To już zajmijcie go do końca. Już do końca może. No nie wiem, jeden z wniosków to chyba byłby taki, że no nie chciałbym narzekać, ale wojskowi trochę mają trudniej, chociażby w pewnych obszarach. No, dlatego, że problemy pojawiają się dodatkowe, no ale oczywiście część problemów jest wspólnych i pracujemy nadal nad wykorzystaniem przede wszystkim tych rozwiązań cywilnych.
Ja bym jeszcze słowo powiedział. W momencie, kiedy się używa tych cywilnych, tak to nazwę, źródeł danych, to właściwie komercyjnych, nazwijmy, będzie to, jasne. To może lepiej, tak. Będzie lepiej. To przyjmuje się, że wszystko, co otrzymujemy, jest takie ładne, prawdziwe, wszystko jest ok. W momencie, jak dowódca w czasie jakiegoś zagrożenia wojennego musi analizować dane, to dla niego bardzo istotne będzie źródło informacji. Nie tylko jakie to są dane. Także jak się stosuje te różne algorytmy przetwarzania dużej liczby danych po to, żeby wykopać, że tak powiem, wiadomości, to się okazuje, że jak te dane nie są wiarygodne, to obraz jest zupełnie inny. I w przypadku zastosowań wojskowych bardzo istotne jest, od kogo to mam. Czy rzeczywiście ten, kto mi daje te dane, ja mu jestem w stanie uwierzyć. No tutaj kolejny problem, który w zasadzie pozostał nieporuszony, to jest problem współdziałania w ramach NATO, to są działania koalicyjne. Czyli mamy jednostki, które mają własną strukturę, mają własnych dowódców, własne sieci łączności, a współdziałają. I teraz to wszystko, jeśli włączymy do internetu rzeczy, to jak zapewni komunikację bezpieczną, tak? Kto jest mój? Po pierwsze, jak identyfikować? Czy można zaufać? Jak budować to zaufanie? Jakie polityki bezpieczeństwa tutaj stosować w zakresie tych. To jest ta interoperacyjność na poziomie takim funkcjonalnym. Niezależnie od tego mamy mnóstwo różnego rodzaju typów, produktów, rozwiązań, gdzie są różne interfejsy i tak dalej. To jest drugiego rodzaju interoperacyjność. To chyba Marcin o tym będzie mówił jeszcze, tak powiem. Za miesiąc. Za miesiąc. Dobrze, trzeba powiedzieć. Proponuję, podziękujmy prezenterom.